Dender, pewnie Państwo tam gdzieś słyszeli albo czytali, myślę, że w czasie katolicki. List programowy autorstwa arcybiskupa Henryka Hozera, który to wielokrotnie już na temat tej ideologii się wypowiadał, przed nią strzegał. I ona z różnymi drogami, właśnie między innymi poprzez edukację przedszkolną i szkolną w tej chwili w Polsce prowadzona. I polega ona na zniszczeniu tożsamości płciowej, męskiej i kobiecej, poprzez przedstawienie ról męskich i kobiecych jako kwestii kultury albo wręcz wyboru. Czyli są pewne kulturowe stereotypy na zachowaniu męskich i kobiecych i męsko-kobiecych i nijakich. I mogą być też jakieś czyjeś własne inklinacje, ubudowania takie czy inne, niezależnie od płci biologicznej, od natury męskiej albo kobiecej, zapisanej w genach i zawartej w naszym człowieczeństwie z woli Bożej, bo Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, czyli wymiarem obrazu Bożego. Człowieku, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Wymiarem obrazu Bożego w człowieku jest męskość albo kobiecość. Jeżeli teraz męskość albo kobiecość stają się sprawą płynną, taką nie do końca określoną, którą można modyfikować, zmieniać, kobieta ma nawet już dziewczynka, ona może chcieć być chłopcem, chłopiec może chcieć być dziewczynką. Można programy edukacyjne tak kształtować, żeby dzieci już od przedszkola będą zmuszać do tego, żeby wchodziły w role nie swoje. No poprzez przebieranie chłopców za dziewczynki, dziewczynek za chłopców już w przedszkolach, poprzez nakaz zabaw dziewczęcych dla chłopców, a chłopięcych dla dziewcząt, czyli to nie jest kwestia tylko wyboru, ale kwestia również pewnej presji zmierzającej właśnie do unicestwienia tożsamości męskiej albo kobiecej w człowieku, który staje się taką istotą nijaką, nieokreśloną. Człowiek sam nie wie, kim jest wówczas. I w ślad za tym taki człowiek nijaki staje się niezdolny do stworzenia małżeństwa, związku małżeńskiego, a małżeństwo opiera się na jedności dwojga, mężczyzny i kobiety, którzy będąc różni, inna jest męskość, inna jest kobiecość, zarazem się dopełniają, uzupełniają i w małżeństwie nawzajem się sobie oddają, spełniając swoje powołanie. A powołanie do małżeństwa Bóg dał naszym prarodzicom Adamowi i Ewie, zanim zgrzeszyli. Z powołania do małżeństwa wynika powołanie do rodzicielstwa, które również nasi prarodzice otrzymali, zanim zgrzeszyli. Bądźcie płodni, napełniajcie ziemię. I jeżeli miejsce małżeństwa według ideologii gender prowadza się partnerstwo, partnerstwo zupełnie dowolne, takich istot nijakich, nieokreślonych, kobieco-kobiecych, męsko-męskich, to wtedy rodzicielstwo staje się kwestią zaspokojenia potrzeb, które albo są, albo ich nie ma, a nie sprawą odpowiedzialności i przekazania życia, które jest darem Boga, a małżonkowie jako rodzice stają się narzędziami Bożego działania. Przyjmują ten dar, życie się w matce poczyna, ona się rozwija, nowy człowiek się rodzi, przyjęty jest przez oboje rodziców z miłością, co swoją macierzyńską.
taka koncepcja, Boża koncepcja, w końcu zapisana w człowieku na obraz Boży, ulega unicestwieniu przez ideologię gender, gdzie tak jak w partnerstwie istotne jest wzajemne zaspokajanie swoich potrzeb różnych, seksualnych, życiowych, materialnych, tak rodzicielstwo jest rozumiane też jako zaspokajanie potrzeb. Jeżeli tacy dwoje tworzący związek, dwa i dwie tworzący związek partnerski mają potrzeby, żeby mieć dziecko dla zaspokojenia ich potrzeb, no to dziecko się im wtedy przyznaje, czy to dziecko zrodzone w sposób naturalny przez jedną z nich, czy przez kogoś innego, adoptowane, czy wręcz wyprodukowane metodą in vitro, noszone przez surogatkę, powiedzmy. Więc tutaj najróżniejsze formy przekazywania życia, wręcz takie weterynaryjne, nieludzkie, poczynanie dzieci na szkle, niszczenie większości zarodków, przeszło 90% zarodków ulega zniszczeniu w wyniku tej procedury, czyli metoda in vitro jest metodą ludobójczą. A ona jest jednym z wymiarów ideologii gender. Skoro w dowolny sposób można pozyskiwać ludzi, to dlaczego nie czynić tego w taki techniczny sposób na szkle? I skoro macierzyństwo i ojcostwo są sprawą względną, kwestią wyboru, no to dlaczego nie zatrudniać do tego jakiś surogatek? Dlaczego nie tak zaprojektować mężczyznę, żeby mógł sobie nosić dziecko? Podobno w sensie biologicznym i technicznym jest to już w tej chwili możliwe. Znaczy można zrobić z mężczyzny, czy też w tym sensie kobietę, z mężczyzna w ciąży, prawda? Jak się to technicznie dokonuje, to nie wiem, ale w tym czasie pamiętam, że jakiś czas temu czytałem artykuł na ten temat, autor udowadnia, że to jest możliwe. Chociaż być może jeszcze nie praktykowane. Z czego to wszystko wynika? No z tego, że człowiek sam siebie stawia na miejscu Boga i nie chce być obrazem Boga, tylko chce projektować siebie tak jak chce, zgodnie z właśnie z jakąś ideologią, na temat ideologią gender, czy innymi ideologiami współczesnymi, które z tą ideologią jakoś współdziałają. A zasadniczym celem jest postawić człowieka na miejscu Boga, zniszczyć obraz Boży w człowieku. Niech człowiek projektuje siebie samego tak, jak chce. I te projekty ideologiczne mają postać ideologii gender, ale mają też postać ideologii Greenpeace, która no ma w sobie jakby pewien pozór słuszności i działań korzystnych, pozytywnych przez troskę o środowisko naturalne człowieka, przez troskę o przyrodę. Ale jeżeli założeniem tej ideologii jest, iż człowiek jest szkodnikiem wobec przyrody, to jest jedno, czyli rozmnażanie się ludzi na świecie zagrożeniem dla dobrobytu innych istot tworzących przyrodę poza człowiekiem. To jest jedno założenie, a drugie założenie jest takie, że nie ma zasadniczej różnicy między ludźmi a zwierzętami. W związku z tym prawa człowieka nie mogą być ponad prawami zwierząt. W związku z tym można bronić praw zwierząt, niekiedy nawet bardziej, że broni się prawa ludzi. No, przykład taki. Przeprowadzenie aborcji szympansicy czy innej małpy, prawda, może być opatrzone bardzo surową sankcją karną. Natomiast przeprowadzenie aborcji dziecka ludzkiego, zabicie go, jest na życzenie. Prawda? Tu nie ma żadnej sankcji karnej. Są wszelkie ułatwienia po temu, aby tę aborcję przeprowadzić. Czyli płód małpy ocenia się porównanie wyżej niż płód człowieka. Dobrostan, tak czy inaczej rozumiany, zwierząt i innych owadów, roślin, ryb uważa się za ważniejszy od dobra ludzi. Czyli człowiek przestaje być gospodarzem tutaj na świecie, a rozmnażanie się ludzi, rozrost rodzaju ludzkiego uważany jest w tej ideologii Greenpeace za zagrożenie dla
rozwoju przyrody. No dochodzi tu do takich absurdów, że tworzy się pewne takie rezerwaty z założeniem, że jakakolwiek działalność ludzka wobec tych rejonów, które się uznają za rezerwat, jest szkodliwa. Należy przyrodę pozostawić samej sobie. No i okazuje się, że ta przyroda pozostawiona samej sobie, tak jak Dolina Rospody czy Puszcza Białowieska w Polsce, po prostu ginie. Jeżeli ludzie nie występują tutaj w roli gospodarzy, to im się nie pozwala, prawda? Bo są sankcje karne, które uniemożliwiają człowiekowi działanie. No, inna ideologia współdziałająca z tymi dwiema rzędami Greenpeace jest to ideologia multikulti, zakładająca, że wszystkie kultury są dobre, z wyjątkiem tej kultury, akurat której my wzrastamy, czyli kultury chrześcijańskiej, cywilizacji chrześcijańskiej. Wszystkie religie są dobre, z wyjątkiem religii chrześcijańskiej, katolickiej. Tak zresztą było w pogaństwie starożytnym, w starożytnym Rzymie. Wszystkie religie pogańskie były dozwolone, prawda? Można było swoje bóstwa wprowadzać do panteonu, czy to starożytnej Grecji, czy w Rzymie, z wyjątkiem chrześcijaństwa. To znaczy, jeżeli potraktujecie Chrystusa jako jeszcze jednego więcej bożka, proszę bardzo. Natomiast jeżeli uważacie, że wasza religia jest prawdziwa, tamte są nieprawdziwe, no to szerzycie nienawiść i można was teraz prześladować. I tak też się działo. Tyle, że tamte różne pogańskie, starożytne kultury niosły w sobie jakieś dobro, które zresztą chrześcijaństwo potem zaadoptowało, czy filozofię, przecież są wielcy filozofowie starożytni, Arystoteles, czy w mniejszym stopniu Platon, którzy jakoś współbudowali, wnieśli przez swoją filozofię jakieś dobro do cywilizacji chrześcijańskiej, zwłaszcza Arystoteles. Natomiast współczesne te relatywistyczne i nihilistyczne ideologie, właśnie trudno powiedzieć jakiekolwiek dobro poza tą dekonstrukcją, prawda, niszczeniem tego, co było do tej pory. Według tego masońskiego hasła dissolvet coagulatus, znaczy najpierw zniszcz, prawda, wszystko, rozbij wspólnoty autentyczne, jakie istnieje, a potem coś z tego stwórz nowego, prawda, jakiś globalizm, jakiś nowy totalitaryzm, jakąś jedność opartą na zupełnie innych zasadach, niż to tworzyło się do tej pory. No są inne jeszcze ideologie przecież pogańskie, jak choćby postmodernizm i poprawność polityczna z nim związana. Założeniem postmodernizmu i poprawności politycznej jest to, iż nie ma prawdy obiektywnej, nie ma dobra obiektywnego. Wszelkie prawdy są jakimś wytworem ludzi, póki człowiek ogranicza się do swojego subiektywizmu i swojej prawdy nikomu nie narzuca, to wtedy można taką postawę tolerować. Natomiast jeżeli ktoś uważa, że prawda jest obiektywna i zobowiązuje do wierności, jeszcze ośmiela się tę prawdę głosić, przedstawiać innym jako wiążącą, to wtedy oskarżany jest i bywa karany za mowę nienawiści, tak jak to się dzisiaj określa. Podobnie nie ma obiektywnego dobra, prawda? To jest dobre, co się komuś wydaje jako dobre. No jest to wciąż ten sam grzech, który popełnili prawnicy Adam i Ewa, gdy spożywając owoc zła poznania dobra i zna, zła sobie przypisali zdolność określania, co dobre, a co złe, wbrew porządkowi naturalnemu, wbrew woli Bożej, wbrew tym obiektywnym kategoriom, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest dobrem, co jest złem, co jest miłością, co jest nienawiścią. Nienawiść można teraz nazwać miłością, miłość można nazwać nienawiścią, prawdę można nazwać kłamstwem, kłamstwo można nazwać prawdą, na ciemne można powiedzieć białe, na białe może powiedzieć czarne i tak dalej. No i mówi się, to na tym polega wolność człowieka, człowiekowi wolno. Jeżeli ktoś komukolwiek tej wolności nie przyznaje, to właśnie jest siewcą totalitaryzmu, nienawiści, zniewolenia.
No i czy takie obrażanie kota, kota ogonem, czyli wolność nie polega na tym, żeby wybrać dobro, życie, miłość i swój rozwój właśnie kształtować w tym duchu i innych ludzi, ale wolność polega na swobodzie wyboru, przy tym wszystko można wybrać z wyjątkiem tego, co akurat jest uznawane za obiektywne dobro, bo jeżeli ktoś to wybiera, to uważa właśnie, że dobro i prawda są wartościami obiektywnymi, to sprzeciwia się wolności. Czy wręcz szerzy nienawiść. No i jeszcze różne dziwne, takie irracjonalne bywają pomysły, ideologie, jak choćby ta, która jest określana mianem, tak to żartobliwie, grobcią, globalne ocieplenie. Czy globalne ocieplenie, czy globalne ochłodzenie następuje, no to jest problem niewyjaśniony do tej pory. W każdym razie gdzie, jak wiadomo, że były okresy globalnego ochłodzenia i globalnego ocieplenia i to poprzez dziesięciolecia, czy nawet stulecia, prawda, te wahania przebiegały. W jakim teraz jesteśmy okresie, mogą się zresztą nakładać dwa czynniki. Jeden ochłodzenia, drugi ocieplenia, które przeważy nie wiadomo. Jest to sprawa do zbadania, pewnie bardzo trudna, niewyjaśniona jeszcze. Natomiast jeżeli współwystępują pewne zjawiska, to nie znaczy, że między nimi jest zależność przyczynowa, może być, ale wcale nie musi. Więc jeżeli teraz mamy dosyć ciepłe Boże Narodzenie, no to nie znaczy, że jest globalne ocieplenie i to nie znaczy, że za dużo człowiek wytwarza dwutlenku węgla i ten dwutlenek węgla powinien być wychwytywany z atmosfery, skraplany, zatłaczany do ziemi, przez co zresztą się blokuje zasoby naturalne zawarte w ziemi. No Stanisław Michalsiewicz to określa po prostu jako pomysł międzynarodowych grandziarzy, którzy chcą zarobić na tym ogromne pieniądze. Słabsze kraje, takie jak na przykład Polska, które zresztą są w znikomym zupełnie stopniu ułamku promila jakoś odpowiedzialne za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Duże kraje, które najwięcej tego dwutlenku węgla, jeżeli w ogóle założymy, że to ma jakikolwiek związek z tym tak zwanym globalnym ociepleniem, jeżeli w ogóle oba akurat występuje, to udział Polski w tym jest znikomy. Natomiast kary, które mogą być nałożone na Polskę i wymuszanie na nas takich działań przy pomocy miejscowych zdrajców, właśnie jak skraplanie dwutlenku węgla i zatłaczanie go do ziemi, to może nastąpić, prawda? Przerażanie Polski gigantycznymi jakimiś kosztami energii elektrycznej, która będzie tym samym dużo droższa niż była do tej pory, że nie może się opierać na węglu, musi się opierać na jakichś tam pomysłach w rodzaju lepińskich wiatraków, prawda? Różnych drogich urządzeń mało produktywnych, czy energii jądrowej, energii atomowej. No jest, ktoś na tym zarabia duże pieniądze, natomiast sama ideologia jest irracjonalna. Znaczy jedyna racjonalność tutaj polega na wyłudzaniu pieniędzy przez jednych kosztem innych. Natomiast uzasadnienia naukowego tutaj nie ma absolutnie żadnego. Czyli te wszystkie współczesne pogańskie ideologie, można powiedzieć, są irracjonalne, sprzeczne z rozumem i sprzeczne z wolną wolą, to znaczy opierają się na pewnym terrorze, na narzucaniu jakichś rozwiązań ludziom, którzy w ogóle może nie są nawet świadomi, do czego to wszystko prowadzi, albo tego nie chcą, ale z ich wolą się nikt nie liczy, prawda? Rodzice mogą być nieświadomi tego, że dziecko jest deprawowane od przedszkola poprzez uczenie dziecka wszelkich możliwych zachowań seksualnych. Na razie jeszcze między rówieśnikami, róbcie sobie co chcecie, bo to jest przyjemne. Ale no niby jeszcze pedofilia, bo akurat to się też stało takim dobrym narzędziem prześladowania Kościoła. Jakieś tam pseudoafery pedofilskie, czy oparte na faktach rzeczywistych, ale w końcu bardzo marginesowych i stosunkowo nielicznych w porównaniu z innymi środowiskami. Czy, no tu jest bardzo mądry artykuł na ten temat w naszym dzienniku, naszego znajomego z Bydgoszczy, który tutaj bywa co miesiąc z nami, pana doktora Grzegorza. Jak w Niemczech hitlerowskich w III Rzeszy odpowiedział na
encyklikę Mit Brennen Resorte Piusa XI Narodowym Przedsięwzięcie, odczytaną po niemiecku, napisaną po niemiecku i odczytaną w kościołach niemieckich w czasie III Rzeszy. Odpowiedzią było szczęście jakiejś histerii antypedofilskiej, że rzekomo księża katolicy niemieccy są przywódcy skłonnościami pedofilskimi i z tych zachowań pedofilskich jest tak duże, jest to wręcz plaga, prawda? I trzeba teraz Kościół przedstawić jako główne zagrożenie tą pedofilską niemoralnością. No i u nas podobny sposób się w tej chwili powtarza. Jest to działanie irracjonalne i zmierzające do prześladowania Kościoła, dlatego że broni prawdy. Dlatego że broni prawdy. W przypadku III Rzeszy Kościół sprzeciwiał się tej rewolucji nihilizmu. Znaczy narodowy socjalizm określał, jest taka książka przecież w latach 30. wydana po polsku również u nas, rewolucja nihilizmu Hermana Rauschninga, który był gauleiterem Gdańska, ale jakoś porzucił tę ideologię narodowo-socjalistyczną dosyć prędko i przedstawił ją jako rewolucję nihilizmu. No i ta nowa postać rewolucji nihilizmu w tej chwili pojawia się na świecie, także w Polsce. I jednym z narzędzi działania tej rewolucji nihilizmu jest poniżanie i prześladowanie tych, którzy nihilizmowi się sprzeciwiają, którzy miejsce nihilizmu chcą ukazać prawdziwe, pozytywne wartości, prawdy, dobra, piękna, miłości, które podlegają w tej chwili programowej, właśnie nihilistycznej destrukcji. Benedykt XVI nazwał to dyktaturą relatywizmu, ale relatywizm w końcu prowadzi do nihilizmu, bo jeżeli dobro jest kwestią czysto subiektywną, to w sensie społecznym tego dobra po prostu nie ma. Jest tyle dóbr, ile jest zróżnicowanych, nieraz sobie przeciwstawnych ludzkich przekonań. A ponieważ obraz Boży w człowieku opiera się na rozumie, człowiek ma rozum, uczestniczy jakoś w mądrości Bożej przez to, człowiek ma wolną wolę, uczestniczy w wolnej woli Boga przez to. Owszem, może z tej wolnej woli uczynić użytek taki, jaki uczynili Adam i Ewa, gdy powiedzieli Bogu, nie będziemy Tobie służyli, nie chcemy być Tobie posłuszni, ślad za tym non serviam, które powiedział Lucyfer, gdy pociągnął ze sobą aniołów i stał się szatanem wraz z całą przerodą złych duchów, stworzonych w końcu przez Boga, po to, aby te istoty duchowe Boga chwaliły, wielbiły i kochały. Jednak to takie pradawne nie powiedziane przez aniołów staje się udziałem człowieka z chwilą, gdy podobnie mówi, nie będę Tobie Boże służył, bo Ty moją wolność ograniczasz. Prawda? Czyli tym pierwszym stopniem wolności jest możliwość powiedzenia Bogu, życiu, dobru, prawdzie, miłości nie. Ale co się dzieje? No jeżeli człowiek mówi takie nie, no to staje się niewolnikiem. Niewolnikiem kłamstwa, niewolnikiem zła, niewolnikiem nienawiści, przemocy. Natomiast jeżeli człowiek, tak jak mówi Pan Jezus, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Chociaż grzech ma w pierwszej chwili pozór wolności, prawda? Pozór wolnego wyboru. Grzeszę, bo chcę, bo tak mi się podoba, no? Bo to jest dla mnie dobre. Ale okazuje się, że człowiek wybierając to pozorne dobro, czy dobro połączone ze złem, nieporównanie większym niż to dobro, które jest ogrodaj przynętą, człowiek staje się niewolnikiem zła, niewolnikiem grzechu. Natomiast kto wybiera dobro, ten staje się wolny. Właśnie wolnością jest wybrać się dobro i w nim trwać, wybrać miłość, wybrać życie, wybrać prawdę, dać świadectwo prawdzie, aż po nieraz męczeńską śmierć, tak jak to było w przypadku licznych chrześcijan, katolików i teraz oddających życie za wiarę na świecie, w przypadku głoszenia księdza Jerzego Popiełuszki, no, potwierdzi świadectwo słowa, wierności prawdzie,
w swoim kapłańskim posługiwaniu świadectwem męczeńskiej śmierci. Czyli można być wolny i wierny, prawda, aż do końca, tak jak Pan Jezus, poddając się zniewoleni przez wyrok śmierci, przez ukrzyżowanie, spełnił wolność, który ofiarowuje swoje życie za zbawienie ludzi, za zbawienie świata, posłuszny woli Boga Ojca. Czyli wolność może mieć pewien pozór zniewolenia, natomiast zniewolenie może mieć pewien pozór wolności. I te razem współdziałające ze sobą, narzucane nam już przez system edukacji i propagandy, i przez środki masowego przekazu, czy mętne konduty, jak mówi ojciec Rydzyk, czy głównego ścieku, jak powie Rafał Zienkiewicz, to wszystko kształtuje ludzkie myślenie na sposób warunkowania klasycznego. Bodziec, reakcja. A te bodźce mogą mieć charakter irracjonalny i mają charakter emocjonalny. Zbudzi się jakieś negatywne skojarzenia połączone z dobrem i ludźmi, którzy chcą być dobru wierni, i budzi się pozytywne skojarzenia ze złem i z ludźmi, którzy zło czynią. Można w sposób pozytywny, jako ludzi atrakcyjnych i korzystnych i wartych poparcia, przedstawić ludzi nikczemnych, ludzi złych. Tak jak to się przecież dzieje w naszej ojczyźnie, kiedy daje się pozytywny PR złoczyńcom, a negatywny PR dobroczyńcom. I w ślad za tym emocjonalne reakcje ludzi, właśnie na zasadzie warunkowania klasycznego, tak jak psa Pawłowa, prawda, się warunkowało przez dawanie bodźców i oczekiwanie określonej reakcji. Tak i teraz, no, są te bodźce bardzo liczne, medialne, różne, czy instytucjonalne, czy edukacyjne. I spodziewana reakcja jest taka, no, że ludzie albo się wycofają z polityki, bo uznają, że mieszanie się do polityki jest niedozwolone, albo polityczne decyzje będą podejmowali po myśli tych, którzy władzę chcą objąć po to, żeby jej nie oddać. Władzę raz zdobytej nie oddamy nigdy, to jest hasło komunistyczne, i w tym samym duchu sprawują władzę dzisiejsi politycy w Polsce i w wielu krajach na świecie, którzy wyraźnie chcą tak kształtować ludzką świadomość, żeby wszelkie wybory były po ich myśli. No i metody robienia ludziom, tak potocznie powiadając, wody z mózgu, są rozliczne. Czyli odbiera się ludziom wolność, odbiera się ludziom rozum. Ponieważ z punktu widzenia przeciwnika niebezpieczeństwem jest, gdy człowiek wznosi się po sprawy doczesne myślą, modlitwą, wiarą, pragnieniem ku sprawom przekraczającym doczesność, dlatego przeciwnik też stara się na różne sposoby odebrać ludziom wiarę, ewentualnie sprowadzić wiarę do samej pustej deklaracji, że jestem katolikiem, albo do spełnienia pewnych praktyk religijnych w sposób niekiedy niegodziwy, czy wręcz świętokradzki. A tu przykłady aż same się proszą, żeby je przytoczyć. Jeżeli prezydent czy premier w Polsce przyjmują komunię świętą, czy deklarują swój katolicyzm, a w otwarty sposób wybierają zło i to zło popierają i zło czynią, to popełniają święto kradztwo. Natomiast wielu ludzi jest przekonanych, no, że o ile w latach PRL-u mieliśmy niewierzących jako politycznych przywódców, bo teraz mamy wierzących katolików, no, czyli idziemy do przodu, czyli właściwie jest prawie dobrze. A owszem, tam pewne błędy i wypaczenia, tak, to się zdarza, ale zasadniczy kierunek jest prawdy, jest słuszny. Czyli odebrać ludziom duchowość, ewentualnie jeżeli ktoś ma zainteresowanie nie tylko materialne, konsumpcyjne i cielesne, powiedzmy najeść się i wyżyć się w sensie seksualnym, i to miałoby być całym szczęściem dla człowieka, niektórzy mają zainteresowanie bardziej duchowe, no to się propaguje okultyzm, spirytyzm, sekty najprzeróżniejsze, najdziwaczniejsze. I wskazanie, no, poprzez wskazanie człowiekowi takiej drogi duchowego rozwoju,
która uzależnia człowieka od złych duchów po prostu. Złe duchy też proponują pewną swego rodzaju duchowość, prawda? Diabeł, który jest duchem, chce zdeprawować ludzkie ciało, ale chce również zdeprawować ludzką duszę i ma pewne sposoby dać człowiekowi jakieś poczucie mocy, poczucie władzy, poczucie wiedzy, wtajemniczenia, gnozy, znaczenia, prawda, ty jesteś lepszy, bo więcej wiesz, nie, to są głupi, prawda, nie wiedzą, innych interesuje tylko najeść i wyżyć się, a ciebie, prawda, interesują sprawy duchowe i masz dzięki temu wzgląd w jakieś mechanizmy, które rządzą światem, więcej możesz, więcej wiesz, więcej potrafisz, prawda, masz jakąś władzę. I diabeł taką władzę człowiekowi proponuje nie tylko na zasadzie cielesnego użycia, ale również na zasadzie duchowych doznań i są te dwie drogi deprawacji człowieka, i cielesna, i duchowa, albo jedna i druga razem. Następnie wymiarem obrazu Bożego w człowieku jest zdolność tworzenia wspólnoty, najpierw z Bogiem. Bóg takiej wspólnoty pragnie. Chce wspólnoty z ludźmi, których stworzył na swój obraz, który kocha, ale w Bogu i dzięki tej naszej zdolności, którą Bóg nam dał, możemy tworzyć wspólnoty między sobą, poczynając od małżeństwa, od rodziny, rodzicielstwa, inne wspólnoty mniejsze czy większe, aż po wspólnotę narodową, poprzez wspólnotę wielu narodów, wspólnotę Kościoła, rodziny, rodzin, to jest Kościół. I znowu przeciwnik, który chce obraz Boży w człowieku zniszczyć, uderza nie tylko w poszczególnych ludzi, w rozum, wolną wolę, duchowość człowieka zwróconą ku Bogu, ale uderza również we wszystkie autentyczne wspólnoty, jakie istnieją. Stara się je zohydzić, zniszczyć, sponiewierać, rozbić. Małżeńską, rodzinną. W miejsce małżeństwa powstaje partnerstwo, w miejsce rodziny powstaje różne formy wspólnictwa jakiegoś kręgu kilku osób. W miejsce wspólnoty narodowej powstają też jakieś takie kręgi lobbystyczne, kręgi różnych jakichś interesów wygrywanych kosztem innych. Są przecież jakieś oligarchie, są jakieś mafie, trudne niekiedy do nazwania i do rozpoznania. I w ten sposób wspólnota narodowa ulega stopniowemu rozbiciu, wspólnemu stopniowemu zniszczeniu. I wszelkie formy, które te wspólnoty ludzkie w pewnym sensie utrwalają i bronią, też ulegają pewnemu tutaj podważeniu, zakwestionowaniu, choć to forma państwowa i prawo państwowe, prawda? Prawo państwowe może bronić małżeństwa i rodziny, a może sprzeciwiać się poprzez swoje przepisy, ustawy tego rodzaju więziom, uprzywilejowując właśnie więźni partnerskie czy jakieś inne formy przekazywania życia niż inne od tej naturalnej formy, jaką jest macierzyństwo i ojcostwo w rodzinie. I zasadnicze tutaj uderzenie przeciwnika polega na właśnie zniszczeniu obrazu Boga w Trójcy Świętej jedynego w każdym człowieku. Ponieważ doskonałym obrazem niewidzialnego Boga jest Chrystus, dlatego religia chrześcijańska, religia katolicka, która Chrystusa czci, wielbi, uznaje za swojego Pana Boga, ona jest jakąś obroną i ostoją przed tymi prześladowaniami współczesnego nihilizmu, które niszcząc katolicyzm, zarazem na wiele sposobów niszczą obraz Boży w każdym człowieku i w ludzkich wspólnotach, z tym, że to niszczenie może być bardzo podstępne. Zresztą można wprost walczyć z wiarą i powiedzieć ludziom, że żadnego Chrystusa nie było, jest to jakiś wymysł. Jest mity, prawda, nie jest to postać historyczna, Chrystusa nie ma,
wiara chrześcijańska czy katolicka powstała w interesie wyzyskiwaczy, po to, żeby ujarzmić ten biedny lud, prawda, który był poddany temu moralnemu zniewoleniu poprzez przykazania jakieś, prawda, czy pewne sankcje duchowe. No i pamiętam jeszcze przecież z lekcji szkolnych, szkoły podstawowej, takie różne propagandowe jakieś kawałki w ramach nauki historii, czy przekazywania im na drogę, które miały przekonać dzieci, że wiara jest czymś nienaukowym, prawda, czymś, co człowieka ogranicza. Ale można nie, zresztą te argumenty przeciwko wierze jakoś zużyły i ukazały swoją nieprawdziwość, bez sens nawet. I w tej chwili można walczyć wiarą w inny sposób, przez niszczenie moralności, przez przyjęcie obyczaju, przez postawienie człowieka w sytuacji permanentnego urzaku, który ktoś uznaje za dobra, a tym samym nie ma w sobie ani woli, ani zdolności, żeby z tego grzechu się wyzwolić. Wpada w grzech przeciwko duchowi świętemu, dla którego nie ma przebaczenia, nie ma odpuszczenia, bo ktoś tego przebaczenia po prostu nie chce. Grzech wybrał jako sposób życia, uważa grzech za dobro. No jeżeli teraz właśnie poprzez edukację genderową, przedszkolną i szkolną, prowadzi się młodych ludzi na drogę takiego permanentnego, prawda, grzechu, uznanego za coś pozytywnego i dobrego, no to wtedy nawet jeżeli ci ludzie tak wychowywani jakieś tam praktyki religijne od czasu do czasu spełniają na zasadzie zwyczaju, czy nawet wiarę deklarują, no to ta rekreacja jest pusta, ona nic po prostu nie znaczy. No tak jak pusta jest deklaracja wiary ze strony tych postaci medialnych, które bardzo lubią demonstrować to, że przyjmują Komunię Świętą, prawda, a zarazem głoszą nauki, przyjmują postawy i dokonują wyborów całkowicie sprzecznych z wiarą i to mocno kopci, a ogarek dla diabła woli jasnym płomieniem, to nie każdy to od razu zauważy. No ale do czego to wszystko zmierza? No, są tacy autorzy utopii, którzy właściwie przewidzieli to, co stanie się w naszych czasach, już w latach 30. W latach 30. Aldous Huxley napisał taką utopię Nowy Wspaniały Świat, która jakby przewiduje metodę in vitro przekazywania życia wyłącznie poprzez hodowlę ludzi w szkle, w próbówkach. I to jeszcze zaprogramowanych według tych kategorii alfa, beta, gamma, delta, tak jak pamiętam z tej książki Huxleya, i stosuje się pewne proste środki, żeby ludzi dyscyplinować, odurzyć, prawda, jeżeli trzeba, czy zmusić do posłuszeństwa, jeżeli jeszcze w czymkolwiek umyśle, jakiej zarzewie buntu i sprzeciwu wobec tego nowego totalitaryzmu powstanie. No i ten nowy, wspaniały świat właśnie jest w tej chwili stopniowo realizowany. No i inna utopia George Orwella, znana, rok 1984, świat podzielony między dwa państwa totalitarne, które wprawdzie są między sobą w stanie wojny, ale zarazem są bliźniaczo do siebie podobne. No tak jak w stanie wojny przez kilka lat był system narodowo-socjalistyczny III Rzeszy i socjalistyczny Związku Sowieckiego. Byli w stanie wojny, ale zarazem były to systemy bliźniaczo do siebie podobne, oparte na podobnych założeniach właśnie nihilistycznych. No z tej współczesnej rewolucji nihilizmu, czy to przewidzianej przez tych różnych autorów takich utopii, które przestrzegają przed rozwojem świata w tym kierunku autodestrukcji, przed tym trzeba się bronić przez kontrrewolucję. Na miejsce rewolucji ma nastąpić kontrrewolucja wierności tradycji, wierności kulturze, wierności cywilizacji chrześcijańskiej, kontrrewolucja wiary.
obiektywną wartość dobra, prawdy, miłości, życia, przeznaczone dla życia każdego człowieka, odpoczęcie po naturalną śmierć, przez duchowość złożoną ku Bogu, ku prawdzie. I tutaj wiele działań, zarówno indywidualnych, jak i wspólnotowych, można podejmować z tą świadomością, że jeżeli dobro się opiera na działaniach naturalnych tylko, a zło korzysta z pomocy demonicznej, to zło jest silniejsze od dobra. Czyli w tej konfrontacji, kontrrewolucji przeciwko rewolucji, jeżeli rewolucja wyraźnie sięga do mocy demonicznych, to ona ma przewagę nad dobrem, jeżeli dobro ogranicza się do działań społecznych, naturalnych. Natomiast jeżeli dobro odwoła się do mocy z wysoka, to wtedy aniołowie są silniejsi od demonów, bo w swoim czasie aniołowie wypędzili diabły z nieba. No to znaczy, w porządku nieba święty Michał Archanioł jest silniejszy od Lucyfera. Święty Michał Archanioł wraz z aniołami wiernymi Bogu jest silniejszy od Lucyfera wraz z aniołami zbuntowanymi przeciwko Bogu w niebie. To już się stało. Natomiast na ziemi ta walka też zmierza ku zwycięstwu świętego Michała Archanioła wraz z aniołami wiernymi Bogu nad tą całą rzeszą demonów. I teraz, jeżeli ludzie pragną zwycięstwa dobra nad złem, w jakimkolwiek znaczeniu, czy politycznym, czy społecznym, czy ekonomicznym, materialnym, to wtedy pozostawieni jakoś samym sobie, swoim tylko własnym zdolnościom, skądinąd zresztą otrzymanym od Boga, skazani są na przegraną. I dlatego w dziejach właśnie jest ta tradycja, gdy słabi są postawieni w sytuacji walki wobec silniejszych, słabi po stronie dobra wobec silniejszych po stronie zła, są sposoby, aby słabi zwyciężyli jednak nad tymi silniejszymi. Jeżeli właśnie odwołali się do pomocy z wysoka, no jednym z takich sposobów wypróbowanym w dziejach jest krucjata różańcowa. Dlatego podjęliśmy tę krucjatę różańcową 2,5 roku temu w Polsce. Ona się tak pomalutku rozwija. Oby rozwinęła się na tyle, by była tym czynnikiem właśnie zwycięstwa. Słabszych po stronie dobra, nad silniejszymi po stronie zła. Dlaczego po stronie zła są silniejsi w Polsce od tych, którzy są po stronie dobra? No, dlatego, że w bardzo sprytny sposób, korzystają też z jakichś podpowiedzi demonicznych, przejęli własność, przejęli środki oddziaływania medialnego, przejęli banki, przejęli wszystko, co się da, co stanowi jakieś ekonomiczne i polityczne sile, łącznie z siłą militarną. Prawda? Polska jest w stanie rozbrojenia militarnego, wyprzedaży ekonomicznej, wyprzedaży ziemi, własności. I przy tym ci po stronie zła wewnątrz kraju korzystają z poparcia światowego, zagranicznego. Jest też jakaś solidarność dobra i dobrych, która przekracza granice, ale w sensie naturalnym wydaje się ona w tej chwili w Polsce słabsza. Te także siły polityczne, jeżeli jakoś określić, to powiedzmy partie polityczne, które pragną pewnego dobra dla naszej ojczyzny, są słabsze od tych kilku partii, które wyraźnie dążą do zła. I w sytuacji tej konfrontacji słabych z silnymi, bez odwołania się do mocy wysoka, czy wobec krucjaty różańcową na ojczyznę, czy przez synchronizację Jezusa na Króla Polski, czy przez różne akty ofiarowania
na świętemu sercu Jezusa, tym pokalanemu sercu Maryi, naszych spraw. Na Jasnej Górze teraz dokonaliśmy ofiarowania krucjaty różańcowej za ojczyznę. Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny to się dokonało w czasie czuwania tego owocnego świątku na sobotę na Jasnej Górze z błogosławieństwem arcybiskupu Wacława Depo i Andrzeja Dzięgi, którzy prawdziwie byli nieobecni, ale swoje wyrazy modlitewnej jedności przekazali. No więc te pewne akty ofiarowania i modlitwy mogą stopniowo sprawić, że odniesiemy to pragnione zwycięstwo, bo w kategoriach politycznych nawet PiS przy całej pewnej dwuznaczności założeń tej partii, ale jest tam dużo ludzi dobrych, nastawionych patriotycznie, pragnących dobra Polski, ludzi szlachetnych, uczciwych. No więc jeżeli nawet PiS zdobędzie władzę, to wobec minimalnej zdolności koalicyjnej PiS-u, a dużej zdolności koalicyjnej partii przeciwnych, chyba że coś się takiego wielkiego stanie, jakiś cud w Polsce, że ludzie otworzą swoje oczy w szerszej skali społecznej. Ale samo zwycięstwo polityczne tej partii nie gwarantuje takich rządów, które byłyby stabilne i które dążyłyby do uchwalenia polskiej niepodległości, suwerenności, dobra w naszej ojczyźnie. Dlatego obok pewnych pozytywnych starań społecznych i politycznych, trzeba sięgnąć po te duchowe moce, odwołać się do stabilizmu Matki Najświętszej, świętego Józefa, świętego Michała Archanioła i sięgnąć po te środki zwycięstwa, które Pan Bóg nam daje i których skuteczność jest wręcz zagwarantowana przez praktykę dziejową i przez słowa naszych proroków, księdza prymasa Wyszyńskiego, księdza prymasa Augusta Hlonda, dawniej księdza Piotra Skargi. No więc mamy takie proroctwa, prawda, które jakoś w naszej tradycji i w naszej kulturze żyją, które zapewniają nas, że skoro Bóg pragnie, żeby Polska żyła, jeżeli Polska sięgnie po te środki zwycięstwa, jakie Bóg nam daje, to zwycięstwo odniesie, ale może też Polska zginąć i pewne zapowiedzi tej możliwości dokonały się w latach II wojny światowej, w latach potem okupacji komunistycznej, w latach PRL-u, no i teraz, gdy no w sensie czysto ludnościowym, demograficznym następuje jakieś takie załamanie, prawda, Polska wymiera, młodzi Polacy wyjeżdżają z Polski, większości nie wracają. Dzieci chce się zdemoralizować.